Musimy mieć ramy czasowe. Prawda? No to rok trwa szkolny ile? Tam 10 miesięcy, czy ile zaczynamy we wrześniu, kończymy w czerwcu. Czyli mamy jakąś określone ramy. Państwo wiedzą, że w tym okresie ich szkolą te dzieci, czy uczą. Ja mam też 10 miesięcy, wiem, że mam 20, czy ile spotkań, wiem ile mniej więcej treningów. Mikrocykle, makrocykle, to Państwo wszyscy wiedzą. Każdy na ten sposób to robi. Czyli te ramy czasowe muszą funkcjonować. Oczywiście one są płynne, bo kontuzje, terminy, telewizja, to się tam zmienia, ale w większości ten ramowy program jest bardzo jasny i to się przedstawia. Żywiołowo grają. 3. A, druga drużyna jest bierze piłeczkę. To ja podpowiadam szanownej młodzieży, żeby tak całe boisko wykorzystać. Zaczynamy, stop, tu zaczynamy. Podpowiadam, że całe boisko daje większe szanse, żeby podać do swojego współpartnera.